kontroluje dystans poprzez swoje stopy na jego biodrze. I będę się skręcał do nogi. Lewa ręka wchodzi do środka i lewe kolano wchodzi do środka także. Stopa zostaje na biodrze. Teraz jednym ruchem podnoszę biodra do góry na taką wysokość, aby pępkiem nacisnąć na jego kolano. W momencie, kiedy on zrobi krok do tyłu, będę wpinał haka. O tak. Presja na kolano. Jeżeli robi krok do tyłu, wtedy jest miejsce na włożenie stopy. Wkładam stopę, zamykam kolana i przyciągam cały jego ciężar na siebie. Jednocześnie obalam. Skręcam się na prawą stronę, wkładam nogę pod pachę, zamykam łokieć, zamykam kolana. Presję daję bioderkami, wypycham do przodu. Łączę wszystkie elementy, czyli kolano, łokieć i biodra i wychodzi dźwignia na kolano. Jeszcze raz. Zatrzymać.